kochani. Mamy poniedziałek, lany poniedziałek, drugi dzień świąt. Dochodzi godzina szósta. O, jakaś mewa leci. Majeczkę wypuściłem na dwór. O, już leci za mną. Żbiczka tak samo. Wypuściłem. Były w pokoju. Ale... O, ciotka też wyszła na dwór. Wszystkie na dwór wyszły. No, jest mgła. Widzicie? O. O, leci, ale drze się. O, poleciała. Ale drze się. No i dobra. No i mam jeszcze kiełbaski z wczoraj. I pójdę tutaj do boksu, podrzucę kotkom. No, klucza nie wziąłem, choroba, to nie będę mógł wejść, ale to im tam dam, niech sobie podjedzą z rana. O 8 będzie śniadanie, na pewno znowu wędliny będą. Zwykle są jedna wędlina, a w święta są dwie wędliny po 80 gram. O, jakiś ranny grajek na organkach gra. Oho. Jaki artysta. Jak gra. Zaraz zobaczymy, co to za artysta. Kiedy ranne stają zorze. W Cici Boże, w Cici Boże. O, jakaś uduchowiona osoba. Proszę, widzieliście, jaki był zaaferowany swoją grą, że nawet nie zwrócił na mnie uwagi. Chodź, Biczek, idziemy do boksu. Ajajaj, zimno mi, kochani. Myłem pod kranem te miski kotków na skarpie w zimnej wodzie. No a temperatura, kurczę, chyba bliska zeru. Macie nawet szron chyba jest. Trochę. No i co tutaj mamy? W boksach. Pustkę mamy, czy jakieś kotki mamy? Czy Nelik jest? Jest kotek jeden na tarasie, a jeden siedzi w budzie pod tarasem, zobaczcie. I Nelik też jest. Nelik siedzi tam. W tym zaraz przełączę. O, Nelik uciekł. Nelik uciekł. No, a tutaj zobaczcie, w budzie siedzi jeden i na tarasie jeden.
No, to teraz im podsypię. Chodźcie, kicie. Kiciulki. A tu w domku nie siedzi żaden. Chodź, chodź, kicie, kicie. Chodź, kicie. Chodź, masz, kicie, kicie. Kicie. Sypnę luzem. Macie. Chodź, kicie, chodź. Macie. No, dobra. Sypnąłem. Czyli, kochani, widzieliście, trzy kotki były. Trzy kotki były. Już myślałem, że Nelik nie przychodzi, ale przychodzi Nelik. Dobra. A jak sucha karma, kochani? Kicie, kicie, chodź. Chodź, kiciulku. Zorro, kicia. Ale gra. Co? Już nie gra? Grajek, szałamajek nie gra już. Przestał grać. Czyli, kochani, on grał na godzinę szóstą. Na godzinę szóstą. Czyli to nie było takie. On w ten sposób obwieszczał, że godzina szósta. No proszę. Żbiczek, gdzie mi tu? Był żbiczek ze mną, ale gdzieś mi tu chyba poszedł. Do boksu jeść. No nie ma matki wszystkich matek. Jest jedna kicia. Tam druga siedzi. Tak. A tu jest żbiczek. Żbiczek, gdzie jesteś? Cię szukałem. Co? Tu żeś się schował? Co? No dobra. Wszystko muszę schować. Pod pazuchę, żeby nie trzymać w ręku, bo mi zimno. A co jest? Zamek mi się coś tutaj zacina. No dobra. Tak widzicie, kochani. Kotki tutaj jednak siedzą. No, jedzonko jest. Budka jest, można się schować. Chodź, kicia, chodź, nie uciekaj. No. No dobra, słońce tam już zaczyna wysuwać się za drzew. Grajek przestał grać. O, Majeczka przyszła też. Maja, przyszłaś tutaj, kiciulko? Jutro, Maja, pojedziemy do weterynarza. Da ci antybiotyk, zastrzyk jakiś. Nie? Posmaruję ci tam, tą ranę. No, pani Adrianna wczoraj dzwoniła. Pani Adrianna się zna. Jest jak weterynarz. No proszę, jak mi gołąbki gruchają, widzicie, słyszycie?
poleciał gołąbek. No, nie ma tego łobuza damskiego boksera. Damskiego boksera piątka. No. Chodź, Majeczka. Żbiczek, kiciulek, chodź. Chodź, Biczko, chodź, chodź, chodź. Chodźcie, kiciulki. Idziemy. Dobra. Dobra. Pójdziemy jeszcze na skarpy. No, na skarpie. Kochani, byłem. Dałem Feliksa. Jednego. Dałem też tą kiełbaskę, ale nie chciały jeść. To zaniosłem kotkom do boksu. Majeczka w pokoju była. No ale patrzę, usiadła na parapecie, w okno patrzy. To widocznie, mówię, no znudziło jej się już. Całą noc chce trochę na dwór się przewietrzyć. Popatrzeć, co się dzieje na dworze. Rozruszać kości. No, przecież to są kotki wolno żyjące. One potrzebują przestrzeni ruchu. To nie są takie całkowicie pakajowe. One mają jednak w żyłach swobodę, wolność. O, wychodzi mamuśka z domku, zobaczcie. A, widzicie? Wyszła. Tak. I co, kiciulko? Wyszłaś? A zjadłaś, co ci to dałem? Co tu ci dałem? No nie zjadłaś wszystkiego. A tu kto? Jest tutaj. Jest Gacusia, zobaczcie. Cieplutko, Gacuś? W pupę grzeje? Grzeje, nie? Kiciulek. No. Może nawet powinienem im trochę to podnieść do góry, żeby sobie patrzyły. Gacuś, co się na dworze dzieje. Nie? Gacuś, co? Tylko jak to podnieść tam, wcisnąć pod to, da radę? Chorba, sztywne to jest. Nie dam rady w to wcisnąć. Będę musiał jakoś odsłonić, żeby sobie mógł siedzieć i patrzeć, co się na dworze dzieje. No chociaż tak jest cieplej. No, tak, mamuśka? Kiciulka? No dobra, nie chcecie jeść rano. To wam tu położę. Suche karmy mają, woda jest. No, zupy mlecznej nie ma przez 3 dni jak święta. No niestety. No dobra. Majeczka tutaj. A, na gołębia. Na gołębia się czai. Zobaczcie, tam gołąb jest. 2 gołębie są. O. A ta się czai. A, będzie łapać, będzie łapać. Ach, to jest natura. Tu parka gołębi chodzi. Maja, kiciulka, chodź. Nie wolno łapać. Słyszysz? Kicia. Ach. Ale widzicie. Musi łowić. A są łowcy. No dobra. Także o. Gacuś się schował. Nie będzie się chłodził. Mamuśka wyszła. O, żurawie słyszę. Mm-hmm.
Słyszycie? Żurawie na polach w Jarominie. No dobra. No to będziemy kończyć ranny filmik. Nieplanowany. Tylko przypomnę, że dzisiaj jest 18 kwietnia 2022 rok, poniedziałek. Drugi dzień świąt wielkanocnych. Ale odgłosy ptaków coraz większe, coraz głośniejsze, coraz bardziej wiosna. Wiosna, jeszcze chłodne przymrozki są. Jeszcze w maju będą, nie? Na Zośki 15 maja. A w ogrodzie Miczurina też wiosna. Jeszcze ławek nie przyniósł z piwnicy, tam w piwnicy pod stołówką mamy magazyn. No przyniesie na pewno ławkę, jak już będzie ciepło. Będzie mógł się opalać na dworze. No, wąż rozwinięty, czyli chyba wodę dolewał. Bo niestety przecieka, ucieka woda. Poleciała. Gdzie ona na drzewo wleciała? O, jak lata, zobaczcie, jak się cieszy. Majeczka lata od drzewa do drzewa. Wskakuje na drzewa. Się cieszą kotki. No, trzeba rozruszać kości. No dobra. To tutaj. No to jak już tutaj tyle przeszedłem. To pójdę jeszcze pod bocianówkę. Zobaczę, co się pod bocianówką dzieje. Czy kotki wstały? Czy świętują jeszcze? Ale przenikliwa wilgoć, kochani. Przenikliwa wilgoć. W Japonii to jest taki zwyczaj, kochani, tylko nie wiem o jakiej to porze roku, to chyba we wrześniu, że jak dzieci idą do szkoły, a jest chłodno, tak jak teraz u nas, to ubierają krótkie majteczki, w ogóle cienko ubrane i tak idą do szkoły, w ten sposób hartują. O, jest Rudas. Cypisek, to ty? Kiciulku? Cypisku? Wstałeś już? Czy Piotruś pan jesteś? O, jest następna. Nie, to jest Piotruś pan. Tu jest Cypisek. A to kto to jest? Kto to jest? Wiadomo kto to. Jak się już tak nastawia, to jest pieszczoch. Pieszczoszek. I chodź Cypis. Cypis nie daje się. Zawsze mi ucieka. Chodź tu, ty łobuziaku. O, kusy jest, zobaczcie. Kusy też był. Widzicie? Spał. Spał tutaj u nas. Jadł, spał. O, i teraz tam ucieka. O, zobaczcie. Chodź kicia. Kusy, chodź. Chodź, kiciulku. Kusy. Chodź, kicia.
Nie ucieka specjalnie, ale boi się. No, ale już siedzi tutaj. Siedzi, no bo co? Jest gdzie spać. Można wejść na górę, na dół. Jedzenie jest. Nie, Piotruś pan? Ojej. Jaki on jest dzikus, no Jezus Maria. O gęsi, słyszycie? Gęsi. Tam jest staw poza przestrzeni wykopany sztuczny. 60 metrów na, chyba na 200. Ho, ho, ho. Ale się gęsi rozgęgały. Kochani. No też. Tam już trwa życie intymne. No i mewy. O Boże, coś tu mi tak domki odsuwa. Zobaczcie, jak ta buda jest odsunięta. Co tu za zwierzę? No wiecie co? Jak on tu przesuwa to, kurczę? Coś mi się wydaje, że tu kot jak skacze z tej półki na ten, a to jest na takich tych płytkach śliskich, to się przesunie. To jest lekkie. Będę musiał to umocować jakoś. A Piotruś pan. Tu nie ma żadnego kotka, nic nie ma. Odżurawia się. O. Ucieka wchowanego. Się bawimy. Piotrusiu, kiciulku. Co? No. Jest dziura, jest łapę do dziury. Mysa. Maja prycha. O, widzicie? To jest indywidualistka. Ona nie chce z nimi. Ale z tym. Ścienkim bolkiem tak. Ścienkim bolkiem. Ze szramkiem. To się bawi. A z tymi nie. Chyba za młode dla niej. No tak. To jak to mi domek przesuwa coś. No proszę. Hej, to jeszcze ile? Kurczę. Będę musiał go zamocować. Bo jeszcze mi wyjedzie. Za bocianówkę. No dobra, resztę kotków chyba śpi. Gęsi gęgają. No a tu tamten co kolega grał na tych organkach, to z jego oddziału też, o tu taki jeden pan, od 6 rano on się ubierze i chodzi tutaj. A jego oddział jest w drugim końcu DPS-u. Tak na sagę, jak to się mówi. I tak cały dzień chodzi tutaj. To przesiaduje, ale tylko jak się zrobi ciepło, słońce i się można opalać, to on się od razu rozbiera, na głowę zakłada
tam koszulę, czy co tam zdejmiesz z siebie i się opala. Od pierwszego słońca, jak się pojawi, kiedy można się rozebrać jeszcze. Inni jeszcze się nie opalają, on już się opala. Tak cały rok. Nie żbiczek? No. Chodź, Cypisku, chodź, cię pogłaskam. Cypis. Chodź ty. Ach ty. Ach ty, a ty. A ty, a ty. Ucieka mi. Ucieka mi. No dobra, kochani. To tyle byłoby na drugi dzień świąt na Śmigusa Dyngusa.